jest kontynuacja tego poprzedniego filmu dotyczącego wersetów z Księgi Joela 3:5 i Rzymian 10:13. W liście do Rzymian 10:13 świadkowie Jehowy zastosowali, znaczy tłumacząc Biblię, wstawili tam imię Boże, Jehowa. W zdanie: każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie zbawiony. W innych tłumaczeniach, innych przekładów Biblii, w tym miejscu mamy słowo Pan. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie zbawiony. Obiecałem kontynuować ten temat i dalej wyjaśnić kwestię, dlaczego to imię jest wstawiane przez świadków Jehowy do Nowego Testamentu. I temat jest bardzo rozległy. W takim krótkim, 10-15 minutowym filmie na pewno nie sposób tego szczegółowo omówić, więc to tylko, powiedzmy, dotknę argumentacji, która mnie osobiście przekonuje i mnie osobiście dotyka. Być może by potrzeba było jeszcze więcej to argumentować. Dajcie znać, jeżeli to jest zbyt mało. Ale do rzeczy przechodząc. Gdybyście byli tłumaczami Biblii i tłumaczyli Nowy Testament z języka greckiego na język polski i wstawilibyście właśnie w takich miejscach jak Rzymian 10:13 imię Boże, a ktoś by wam zarzucał, że dlaczego to robicie i że to jest niewłaściwe, to jaką byście przyjęli linię obrony? Co by było waszą najlepszą linią obrony? Najlepszą linią obrony byłoby pokazanie fragmentów Biblii, starych fragmentów Biblii, gdzieś odkrytych i przetrzymywanych w muzeum czy w jakichś instytutach naukowych, że tamte imię było. Jak natomiast świadkowie Jehowy to tłumaczą? Jeżeli zajrzymy do tłumaczenia, czyli takich dodatków specjalnych na końcu Biblii, taki dodatek do tej ostatniego wydania Świadków Jehowy Biblii Pisma Świętego w przekładzie Nowego Świata, w dodatku A5 czytamy takie wyjaśnienie. Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata nie idzie tym torem. Wcześniej chodzi o tor zamiany imienia Bożego znajdującego się w Starym Testamencie na sformułowania Pan na przykład. I kontynuując tą myśl, tak zaczyna się następny akapit. Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata nie idzie tym torem. Zawiera imię Jehowa w chrześcijańskich pismach greckich, czyli w Nowym Testamencie, w sumie 237 miejscach. Jego tłumacze, podejmując taką decyzję, uwzględnili dwa istotne czynniki. I teraz czynnik pierwszy. Dostępne obecnie greckie manuskrypty nie są oryginałami. Czyli zamiast dać argument, takie imię albo ten tetragram był w oryginałach, to pierwszy argument jest: dostępne obecne greckie manuskrypty nie są oryginałami. Czyli co chcą przez to powiedzieć? Chcą przez to powiedzieć, że to, czym dysponujemy teraz jako ludzie, jako ludzkość, nie jest oryginałem. Czyli nie było napisane przez samego apostoła Pawła, nie było napisane przez ewangelistę Mateusza czy ewangelistę Jana. To są odpisy, czyli ktoś wziął ten oryginał, który on napisał, listu do na przykład Galacjan, Kolosan, i wziął ten oryginał i go przepisał. I my dysponujemy właśnie tym odpisem. Dalej czytamy. Spośród tysięcy odpisów, które dziś posiadamy, większość powstała przynajmniej 2 stulecia po oryginałach. Czyli o co tu chodzi? Dysponujemy, tym czym dysponujemy, jest tak stare, że większość powstała przynajmniej 2 stulecia po oryginałach. Czyli jeżeli oryginał powstał w 50 roku,
A czy ja na przykład objawienie Jana w 98 bodajże roku naszej ery, czyli 200 lat po nim, czyli 300 rok. Czyli kolejny argument. Nie mamy oryginałów i nie mamy... a to, co posiadamy, jest tak stare, że 200 lat po oryginałach. Jaką to niesie informację dla czytelnika? Możemy temu zaufać, czy nie możemy temu zaufać? Czy to, czym dysponujemy, jest wiarygodne, czy nie jest wiarygodne? Drugi punkt. A cała argumentacja opiera się tylko na dwóch punktach. Do tego czasu kopiści zaczęli zastępować tetragram greckim słowem kyrios, oznaczającym pan, lub przepisywali tekst z manuskryptów, które już były w ten sposób zmienione. Szczerze, do tego punktu... Oj, to trzeba mieć głowę. Bo to jest argument, dlaczego imię Boże jest w Nowym Testamencie, a tutaj w drugim punkcie redaktorzy artykułu piszą, że był taki zwyczaj zastępowania tetragramu greckim słowem kyrios. Ale gdzie? Gdzie tak robiono? Gdzie zastępowano tetragram, czyli te cztery litery JHWH, reprezentujące imię Boga? Gdzie to zostało zmieniane na kyrios? Rzecz chyba dotyczy Septuaginty, czyli tłumaczenia Starego Testamentu z języka hebrajskiego na Stary Testament języka greckiego. A co to ma wspólnego z Nowym Testamentem? Jedynie niesie taką informację dla nas, czytelników, no, że był taki zwyczaj. Ale ten zwyczaj nie jest do końca też całkiem udowodniony, bo jeżeli ktoś z Was chciałby głębiej w temat wejść i mógłby wejść na przykład stronę Wikipedii i tam przeczytać o imieniu Bożym w Septuagincie, zorientuje się, że wśród naukowców, którzy zajmują się tym zawodowo, jest to ich pasja też zawodowa, poświęcają mnóstwo czasu na te sprawy, znają języki starogrecki, starohebrajski, zajmują się tłumaczeniami też tych tekstów. No po prostu słowem mówiąc, my dla nich to jesteśmy nawet nie przedszkole, nawet nie żłobek. I nawet wśród nich nie ma zgodności co do tego tematu. Nawet nie ma zgodności co do tej zasady zastępowania. Jak było zastępowane, czy czasem przypadkiem nie na odwrót. Czyli, że w oryginale było imię Pan w Septuagincie, natomiast później ktoś zastąpił to na tetragram. Nawet tego typu sugestie są w tym artykule. Podlinkuję to, będzie można rzucić okiem. Nie odnoszę się do tego. Ja odnoszę się tylko do tej kwestii, która jest tutaj wyjaśniana przez Komitet Przekładu Nowego Świata. Czyli na tych dwóch argumentach opierają całą swoją argumentację. Co z tego możemy wywnioskować? Z całą pewnością możemy wywnioskować, że nie mamy, nie dysponujemy oryginałami, czy odpisami tych oryginałów, które by zawierały tetragram. W książce całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne, w tej książce. Jest ta myśl również potwierdzona na stronie 319. Czytamy, że porównując przeszło 13 tysięcy zachowanych manuskryptów chrześcijańskich pism greckich, można znaleźć wiele różnic. Okropka i tam dalej też myśli są. Zaraz do nich wrócę, ale najważniejsza rzecz, która z tego płynie. Dysponujemy 13 tysiącami manuskryptów chrześcijańskich pism greckich, czyli 13 tysięcy odpisów Nowego Testamentu na dzień dzisiejszy. I w tych 13 tysiącach manuskryptów nie ma tego tetragramu. A jedyną linią obrony jest to, że to, czym dysponujemy, jest stare, 200 lat po oryginałach, i że była tradycja, czy taka zasada, która nie jest do końca też udowodniona, zamiany tetragramu na tytuł Pan. Na tym się opieramy. I teraz czytelnik może się zastanowić, no to w takim razie, czy w ogóle
to, czym dysponujemy na ten moment, jest w ogóle w jakiś sposób wiarygodne. W tej książce całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne. Nie będę czytał tych kilku akapitów, ale wkleję je tam, będzie można rzucić okiem, ale wykazuje redakcja tego czasopisma, że Biblii możemy w 100% zaufać. Tutaj może znajdę szybciutko te zdanie. No, na przykład tutaj. Różnica czasu między powstaniem oryginału a sporządzeniem najstarszych zachowanych do dziś tekstów jest tak niewielka, że w gruncie rzeczy można ją pominąć. I tym samym upada ostatnia podstawa do powątpiewania, czy Pismo Święte rzeczywiście przetrwało do naszych czasów tak, jak zostało spisane. Zarówno autentyczność, jak i ogólna wierność ksiąg Nowego Testamentu można uważać za ostatecznie dowiedzione. I teraz słowem, krótkim słowem. W tej książce cały wywód logiczny i cała linia po prostu prowadzenia myśli polega na tym, żeby przekonać czytelnika, że Biblia, którą dysponujemy, jest w 100% pewna. Natomiast w tej Biblii, w tym przekładzie, w dodatku, o którym wspomniałem, cała linia obrony tego, że się wstawiło imię Boże do Nowego Testamentu, polega na podkopywaniu wiarygodności tych oryginałów, którymi dysponujemy, czyli 13 tysiącami oryginałów, które do dziś dysponujemy. Czy to nie jest dziwne? Dobieranie argumentów do potrzeb. Jeżeli chcemy kogoś przekonać, że Biblia jest wiarygodna, że powinniśmy ją czytać, że powinniśmy z niej brać naukę, że powinniśmy ją traktować poważnie, że to jest Słowo Boga, cały wywód w książce granatowej jest podparty wypowiedziami naukowców, tłumaczy, no, specjalistów grubego kalibru, żeby przekonać czytelnika do tego, że Biblia jest wiarygodna i możemy na niej polegać. A z drugiej strony podkopuje się wtedy, kiedy mowa jest o argumentacji imienia Bożego. Wtedy, kiedy sami tłumacze przykładu Nowego Świata wstawiają to imię sobie w Nowy Testament w miejscach nie tylko cytatów, ale również wstawiają w miejsca, które nie są cytatami, ale pasują bardzo do doktryny Świadków Jehowy. Jeżeli by tak nie wstawili i nie zrobili, a utrzymali konwencję taką, jaka jest w oryginale, czyli wstawiliby dokładnie te słowa, które tam są, Pan, to wtedy byłyby duże trudności z udowodnieniem czy przekonaniem kogokolwiek do swojej doktryny. Dlatego w rozmowach ze świadkami warto nie iść ścieżką cytatów, bo ona nie jest łatwa do obrony, może do przekonania kogoś, wymaga jakiejś większej wiedzy czy głębszej znajomości tematu, ale można zapytać o miejsca wstawienia imienia Bożego w te miejsca, które nie są cytatami. Akurat list do Rzymian 10:13, o którym mówimy, jest cytatem i od niego zacząłem tą przygodę. Natomiast teraz kieruję Waszą uwagę na to również, żebyście mieli świadomość, że są też miejsca, i to mnóstwo miejsc, gdzie imię Boże zostało wstawione, a nie są to cytaty. No, mam nadzieję, że w miarę to klarownie i zrozumiale zostało przedstawione. No, miejmy taką nadzieję. Pozdrawiam.